Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Rybki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Trevleksie drugim. Moi drodzy, zakończyliśmy ostatnim razem na bieganiu po całym... Nie jest fort, jak to się nazywało? Po całym mieście w kraterze bodajże, jeśli dobrze pamiętam nazwę tegoż miejsca. No i zgubiliśmy trochę naszego kolegę, jednego. Dla drugiego niestety nie zdobyliśmy materiałów, mam nadzieję, że tak jak mówię, nie zabiją go w międzyczasie. No i zobaczmy co dalej. Może Eleksiten. Co ja słyszę? Darius dał ci przecież tyle samo, co mnie, racja? Jedną połowę przepiłem, a drugą zgubiłem. Co ty kurwa pieprzysz? Nie można tak po prostu zgubić kryształków. No jak widać, wręcz przeciwnie. Normalnie obudziłem się, a forsa zniknęła. Okradli cię, debilu. Trzeba było nie chlać. To co ja mam teraz zrobić? Ja pójdę sobie zapalić. A twoje zmartwienie to nie mój interes. Tak. Oczywiście. Podobają mi się te rozmowy, które tutaj wynikają. W sensie one są takie typowe dla... banitów moim zdaniem. Bardzo pasują tutaj do tegoż... do tejże grupy. A tutaj w ogóle mamy jakiegoś rodzaju... nawet cmentarz. Zobaczmy, może znajdziemy tego gościa. Tego Alba, który był wyjątkowo ekspresywny. Ekspresywny? Chyba tak jest, tak się powinno to mówić. Niemniej... Mamy tutaj chyba to była zabrudzona tatka, czy coś takiego. Gówno znalazłem w tej dziurze. Poza jakimiś starymi kośćmi, cholera. Jeśli ktoś to czyta, gdy spotkasz blond dupka w ponczo, nie wierz mu ani jedno słowo. I przede wszystkim nie płać mu złamanego kryształka za tę jego oszukaną mapę. Pisano P. Mamy Arch... albo Ark, albo Arch Stanton. Nie wiem, czy nie jest jakieś nawiązanie, bo nazwisko mi się kojarzy. O, złota kaczuszka. O, jest Tomo, jest Bobo, jest Tobo. Jest Becky, akurat Becky nie kojarzą. Ale to w ogóle wygląda, jakby to była rzeczywiście opuszczona kopalnia. W Sosnowcu, dawno, dawno temu, był budynek właśnie kopalni, jeśli dobrze pamiętam, który wyglądał bardzo, bardzo podobnie. On został zburzony jakoś w 2014 chyba. To było w okolicach Parku Sieleckiego, jeśli kogoś to bardzo interesuje. Teraz jest tam ścianka wspinaczkowa, czy jakiś tam park rozrywki, ale ten wyciąg chyba nadal istnieje, w sensie on istnieje jako taki punkt widokowy. Chociaż nie wiem, bo muszę przyznać, że nie tam dawno nie było, czekajcie, chodzi mi o ten wyciąg. Wybacz, zapomniałem o tym, że wy macie troszeczkę przesuniętą moją myszkę na ekranie. W ogóle to jest aparat tej Becky, więc to mogło być zdjęcie, które ona zrobiła. Właśnie, Bobo, jeśli dobrze pamiętam, to jest... ten kosmita, który jest zawsze... Nie, czekajcie, to był kosmiczny krasnolud, coś tam, to nieważne. Sophie, Matilda, nie wiem, czy to są dwie osoby, czy jedna. Harry, z jakimś czajnikiem. Arno. Markus. Fajne, podoba mi się, że tutaj są oczywiście imiona. Bjorn, piękne, podoba mi się, że jest tutaj symbol kanana. Bjorn, pewnie to chodzi o... o Bjorna, który ma zawsze na swojej szyi ten symbol śniącego. On jest tym głównym od Piranii. Jeśli dobrze, no, powiedziałem jego imię. I to wydaje mi się, że to jest piękne nawiązanie. Bardzo fajne. Mamy Jenny, mam jakieś zdjęcie. Piękne są te rysunki po prostu. Ja umieram. Ej, to jest świetne, uwielbiam to. Mamy Maxa, który miał jakieś dosłownie... Chyba lubił się obżerać, zostawił mu takie jedzenie właśnie tutaj. Jakieś tam zwykłe groby. Mamy... M-Klosa. O, tam jest w ogóle Andy. Teraz sobie zauważyłem. Andy. Ktoś mu wylał. O nie, ta kość wystająca, jak ktoś mu wylał tutaj ewidentnie kał po prostu. To jest piękne, uwielbiam. Uwielbiam to miejsce, uwielbiam tę ilość szczegółów tutaj. Jen z jakąś macką. Jestem ciekaw, dlaczego to jest nawiązanie. Nie, to był Hans Kloss. To nie może być M Kloss, to nie pasuje. Nie mam pojęcia w takim razie, dlaczego to jest nawiązanie. Może to są pracownicy, nie jestem pewien. Bianka. Elian. Chira albo Kira. Timo albo Tiemo, nie jestem pewien. Pai. Wybaczcie, jeśli ja totalnie zabijam te, w sensie totalnie beznadziejnie te imiona wypowiadam, ale no. Amadeus, oczywiście zobaczcie, tutaj mamy milion kopii tego bootlegowego gotika. Nie wiem, czy to nie jest... Nie mam pojęcia, co to jest za gra. Tutaj jakby zaraz pod naszą stopą prawie, że w sensie... No inne, pod naszą stopą, w sensie teraz za naszą stopą i ta przed naszą stopą kolejna. Czy jest nawiązane jakieś do cyberpunka? Nie wiem.
Klaudia, Maki, o jaki uroczy jednorożec. Przepraszam, uwielbiam to miejsce. Ale my tutaj spędzimy dwa lata po prostu. Daj znać, kiedy będziesz. Nie wiem, czy to jest nawiązanie do znowu jakiegoś spóźniania się. Uwielbiam to miejsce. Ktokolwiek je stworzył, to jest złoto. To jest złoto, uwielbiam je. Co to jest? A, to jest jakaś ręka robotyczna. A, T-800, okej. Okay. Zakładam, że to mogli po prostu pochować rzeczywiście jakiś robota, lol. Daniel, oczywiście piwo, czyli pewnie się zachlał. Lena i Stefan, czyli prawdopodobnie to są jakieś pary albo rodziny, które widzieliśmy tutaj. Okej, okay. Podoba mi się. Lubię tego typu rzeczy. To jest bardzo fajna miejscówka. Mega mi się podobała. Ktokolwiek ją stworzył, szacuneczek, bo mam wrażenie, że masa osób tutaj po prostu nie przyjdzie i nie rzuci na to okiem. Ja uwielbiam po prostu przez takie rzeczy łazić i sobie je zwiedzać, czytać i tak dalej. Jakby to jest to, co ja kocham w... O, nie mam już bełtów. No nic. Już pozbędziemy tej ważki ręcznie. Uwielbiam takie po prostu drobne, detaliczne miejsca, które są zrobione tak, że może ktoś przyjdzie, może ktoś nie przyjdzie. Zresztą to wiem, może tutaj będzie jakaś misja z tym związana, ale no teoretycznie w sumie by była nawet, patrząc na ten zapis, który tam znaleźliśmy. Ale powiedzmy, że większość graczy tutaj by nawet nie przyszła. Mam nadzieję przynajmniej taką, że tak by było. I ktoś po prostu tutaj zrobił taki, wiecie, mega detaliczny fragment świata, gdzie możecie sobie pochodzić, popatrzeć na rzeczy. I mieć takie, kurde, ale ktoś to fajnie wymyślił. Ktoś tutaj ewidentnie się na tym, może nie napracował wybitnie, bo tam są użyte po prostu modele, które są w świecie. Ale ktoś rzeczywiście spędził czas na to, na tym, żeby stworzyć te wszystkie tabliczki z imionami, żeby to wszystko tak ułożyć, żeby dodać te wszystkie charakterystyczne elementy. Wiesz, takie drobne easter eggi, które po prostu... Okej, może niektórym się to wydawać jako... Może się to wydawać niektórym stratą czasu. Niektórym z was stratą czasu. Ale uwierzcie mi, że czasami tworzenie takich easter eggów, czy takie pierdoły po prostu, które się robi w grach, czasami to naprawdę pozwala utrzymać się przy zdrowych zmysłach, jeśli jesteście programistą. Po prostu to jest coś takiego, co robimy na zasadzie... ziarna kawy, spoko. Robimy na zasadzie... Chcę zrobić coś innego, bo zaraz mnie szlak trafi po prostu patrząc na po raz 50 na ten kod tego. Czy tutaj nie można wejść, okej. Okay. Co jest ciekawe akurat, chyba od drugiego Gothica w żadnej grze Piranha nie można było nurkować, takie mam wrażenie. Czy się mylę? Chyba tylko w drugim Gothicu dało się nurkować. W sensie w pierwszym i w drugim Gothicu dało się. No. Czy w drugim Gothicu dało się nurkować? Pierwszy na pewno. Chyba w drugim też, ale potem chyba w żadnej grze Piranii się nie dało nurkować. Niemniej, wybaczcie, off top. Czasami po prostu już macie, jeśli jesteście programistami, to macie takie, ja już nie mogę patrzeć po raz 50 na ten kod tego systemu walki, nie mam pojęcia, co powoduje, że strzała się wyciąga ale nie chcę nałożyć na cięciwe, w sensie nie jest liczone jako nałożone cięciwe. Ja muszę zrobić coś innego i czasami po prostu się siada i robi się takie rzeczy. Znaczy, co prawda tutaj bardziej to jest zależne od world designera, prawdopodobnie tej... osoba, która się zajmowała ładnie, kocham te rysunki, to jest złoto w tym świecie. To samo, żebyś miała dość po prostu robienia czegoś, może nie wiem, jakieś kolizje, coś nie wychodziło i tak dalej, i po prostu siadła i zrobiła coś takiego. I autentycznie, czasami po prostu to nas, moi drodzy, jako programistów, trzyma przy zdrowych zmysłach, bo szlak nas trafia. I to, mówię, może brzmieć śmiesznie, może być takie, o, przecież jeden co robicie, to siedzicie i klepiecie w klawiaturę. Tak, ale nie każde klepanie w klawiaturę jest równoznaczne z drugim. Uwierzcie mi, niektóre klepania w klawiaturę są znacznie bardziej frustrujące i męczące niż inne. Szczególnie jeśli nie możecie dojść do źródła problemu, albo to źródło jest jakieś abstrakcyjne. Zresztą sam ostatnio miałem sytuację, gdzie mieliśmy buga w systemie i mój szef oddelegował go do mnie, potem jak sam nie mógł na to, nie mógł po prostu dojść do tego, co się stało. Ja potem stwierdziłem, okej, nie wiem, co się dzieje, patrzę, ej, chyba to może być to. Dałem to, oddałem to szefowi. Szef, jako że on ma lepsze umiejętności, większe umiejętności ode mnie, zaczął w tym grzebać dalej, ponieważ ten bug był bardzo specyficzny i miałem takie, ja nie mam pojęcia, ja jakby wykorzystałem swoje opcje, nie mam pojęcia, co z tym zrobić dalej. Nie mam dostępu do pewnego pliku, który jest bezpośrednio w systemie, on nie jest jakby dostępny dla nas. Mój szef
gdzieś tam się zajął tym. Czekajcie. Okej, udało się. Musiał się zajął tym, udało mu się odzyskać plik, okazuje się, że to nie ten plik. I okazało się, że bug rzeczywiście był. O proszę, jaki ładny, jaka ładna standardowa czapka. Okej, to może być ciekawe, ale nie na teraz, przynajmniej jeśli chodzi o ten modyfikator. Załóżmy ją sobie. Ja chyba ją zresztą chciałem nawet kupić. Nawet kupiłem ją. Strata pieniędzy po raz kolejny. I okazało się, że bug był w naszym pliku. Kto by się mógł spodziewać, prawda? Ale był na tyle abstrakcyjny, że po prostu ciężko było go zreplikować i po prostu pomimo spędzenia nad nim paru ładnych godzin we dwoje, nie byliśmy w stanie tego ogarnąć w ogóle. I ja po prostu się zająłem czymś innym, bo już miałem takie, nie, ja to pierdzielę, ja nie jestem w stanie po prostu ogarnąć, o co z tym chodzi. Ja się zajmuję czymś innym. No i tak samo w sumie zrobił mój szef wcześniej, w sensie oddelegowując to do mnie. Moi drodzy, po prostu takie rzeczy robimy jako programiści. My po prostu potrzebujemy takich momentów, żeby nasz mózg zrobił kickflipa, backflipa, obrócił się dwa razy napięcie, zaczął tańczyć breakdance i dopiero potem mógł wrócić do prawidłowego funkcjonowania. To jest najbardziej abstrakcyjny sposób opowiedzenia o... O, co to się dzieje? Hej, gdzie leziesz? Chcę się zobaczyć z księciem. Czyżby? W porządku, Drap. Czyż to nie ten sławny dupek, o którym tyle słyszałem? Spodziewałem się kogoś wyższego. Byłem szczerze, że on ma twarz tego gościa, o którym ja mówię, że to jest Rick po roku na Magalanie. To był najbardziej abstrakcyjny sposób opisania tego, co robi nasz mózg, kiedy po prostu nie jesteśmy w stanie ogarnąć jakiegoś problemu z programowaniem. Ale wydaje mi się, że to są właśnie takie śmieszne, głupie opisy, które sprawiają, że ludzie są w stanie to bardziej zrozumieć, a przynajmniej się uśmiechną z absurdu i abstrakcji tego, co mówią. Zresztą ja uwielbiam abstrakcyjne, absurdalne żarty i abstrakcyjne, absurdalne opisy różnych rzeczy, więc jeśli ktoś tego nie lubi, to raczej nie będzie przypadał za moją narracją, co zresztą pewnie już zdążyliście odczuć, jeśli przetrwaliście tak długo w tym gameplayu. Ty jesteś Baxter? Książę Ateris? We własnej osobie. Powiedz, czego do diabła szukasz w moim mieście? Słyszałem, że swego czasu rządziłeś fortem w Tawarze. Czy to prawda? Ale to było wieki temu. Jedno mogę ci przyrzec. Drugi raz nie dam się zepchnąć z tronu. Jeśli przyszedłeś narobić gnoju, to wybrałeś złe miejsce, kolego. Ja myślałem, że to latryna. Czy właśnie dlatego przebywasz tutaj, zamiast zasiadać na tronie? Pytasz, dlaczego nie rezyduję w centrum miasta? Codziennymi pierdołami zajmuje się Hektor. To moja prawa ręka. Dzięki niemu zdołałem ulokować się tutaj, by pilnować naprawdę ważnych spraw. Na przykład? Na przykład odstraszać takich skurczybyków jak ty, od zamachów czy innych numerów. Osobiście uważam, że to nie jest głupie. W sensie, to jest troszeczkę jak, wiecie, sami politycy latają. Na zasadzie wysyłają jeden samolot albo dwa samoloty. A oni lecą w trzecim, albo dzielą grupę polityków na kilka samolotów i każdy z nich leci nieco inną trasą, żeby zmylić, i no, oczywiście mają jeszcze dodatkowe samoloty, które mają zmylić ewentualny zamach. Oczywiście to się nie zdarza często, to jest w bardzo specyficznych warunkach. W jednych krajach się to zdarza oczywiście częściej, w innych rzadziej,
ale tak to ma miejsce. Szczególnie jeśli jest jakaś bardzo napięta sytuacja polityczna i trzeba po prostu gdzieś polecieć, nie można pojechać i tak dalej. Zresztą, jeśli byście byli zainteresowani, to mocno polecam materiał, teraz nie pamiętam dokładnie na którym kanale, go widziałem na YouTubie, ale materiał na temat pociągu Kim Jong-una. Pociągu, który jest opancerzony, który posiada... No, w sumie wszystko, o czym możecie sobie zamarzyć. I mocno polecam to sobie obejrzeć, ponieważ jest to bardzo fajny materiał o tym, jak właśnie Kim Jong-un podróżuje. Bo ktoś może powiedzieć, przecież co, to on w ogóle wychodzi z tego swojego pałacu. Pomimo tego, że tam był chory, czy coś mu się działo przez jakiś czas. Chyba, nie pamiętam teraz dokładnie, o co tam chodziło, to było już wieki temu. Pomimo tego, mocno sobie polecam przez to obejrzeć, bo jest to ciekawe. I pomimo tego, że jest to ten bardzo specyficzny dyktator, tak wielu przywódców innych krajów również ma swoje jakieś tam specyficzne sposoby na podróż. I to dlatego, że oni są osobami, które są jednak poddane dużemu ryzyku. Na ich życie mimo wszystko czyhają ludzie. Czy mówimy tutaj o ludziach, którzy są po prostu mocno skrzywdzeni w głowę, delikatnie mówiąc, czy są to ludzie, którzy dosłownie chcą po prostu się ich pozbyć ze względów swoich politycznych, a nie z czystej nienawiści, po prostu żeby coś zyskać. Ale mniejsza, bo ja tutaj znowu zacznę gadać o pierdołach, a my kontynuujmy naszą rozmowę. Posadziłeś na tronie marionetkę, by samemu skryć się w cieniu. Dobrze ci radzę. Lepiej stul ten głupi ryj. Cokolwiek kombinujesz, chuj mnie to obchodzi. Ja już dobrze wiem, jak ty działasz, Jax. Nie pierwszy raz wywróciłbyś całe miasto do góry nogami. Jak to się ostatnio skończyło? Nie przypadkiem obaleniem władcy? Chyba przeceniasz moje intencje. Nie miałem nic do czynienia z przejęciem fortu przez berserków. Logan, poprzedni książę Tawaru, został przegnany z własnej twierdzy przez armię wojowników z Edanu. Dzięki. Dobrze wiedzieć. Ale jakoś nagle nie zacznę ci przez to ufać. Nigdy nie należałeś do żadnej frakcji. Zawsze byłeś lojalny, tylko i wyłącznie wobec siebie. To dlatego na zawsze pozostaniesz obcy. Nic o mnie nie wiesz. Niewykluczone. A może się mylę. Żyję jednak wystarczająco długo, by rozpoznać dupka na kilometr. Takie chuje jak ty oznaczają same kłopoty. Będę miał cię na oku. Ha! Kogóż to przywiało? Jesteś bliźniaczką Logana, nie? Co słychać u tego gnoja? Dawno temu ten zawszony skurwiel przejął mój fort i wyrzucił mnie na zbity pysk. Ta brzmi jak robota Logana. I co z tego? Zanim zapytasz, od lat nie miałam z nim nic wspólnego. Jak chcesz dobrać mu się do dupy, droga wolna. Kręci się gdzieś na wybrzeżu Karakis. Dzięki za wieści, słonko. Ale każdy z odrobiną oleju w głowie wie, gdzie go szukać. Problem polega na tym, by go dopaść, nim się połapie. Wysłałem za tym zasrańcem moich najlepszych ludzi, a i tak rozerwał ich na strzępy. Twardy z niego drań. Bez dwóch zdań. A co u ciebie? Jak widzę, skumałaś się z morkonami. Tak się składa, że w mojej kolekcji brakuje morkonki. Zawsze się zastanawiałem, czy w łóżku też jesteście takie wierne i oddane? A ja? Jakie to uczucie odciąć facetowi fiuta? Wiedziałem, że tak się skończy. Się sztuka. Cóż, skoro na nic mi się nie przydasz, to wypierdalaj. Te dialogi pomiędzy Banitami i Morkonami, to jest czyste złoto. Ja serio...
uwielbiam tę taką brutalność, tę wulgarność tego świata, ponieważ wydaje mi się, że to byłoby coś, co by miało miejsce, gdyby właśnie doszło do jakiejś apokalipsy. Tak, ludzie by byli wobec siebie bardzo mocno nienawistni, bardzo mocno by się od siebie odcinali, tworzyliby ogromne bariery na samym początku. I wydaje mi się, że właśnie banici są przykładem tego, co by się działo. I to takim bardzo, bardzo wyraźnym. W ogóle mam wrażenie, że Alex 2 jest jeszcze bardziej wulgarny niż był Alex poprzedni, a Alex sam w sobie był bardziej wulgarny niż którakolwiek inna gra Pirani. Więc pytanie, czy to niektórych z was cringe'uje? Dla mnie jest czasami tego za dużo. W niektórych sytuacjach jest to moim zdaniem niepotrzebne. W innych moim zdaniem pasuje to właśnie bardzo dobrze. I na przykład banici, ich wulgarność jest spoko, bo pasuje do tego charakteru, do tego, jak zostają oni stworzeni, jak zostają oni przedstawieni. Zarazem czasami jak Jack zaczyna cisnąć po prostu po kimś, albo jakie mamy opcje, to mam takie... Okej, okay. Po prostu dają nam możliwość stworzenia Jacksa w jakiś sposób. Czasami moim zdaniem praktycznie nie ma dobrej opcji, żeby nie być wulgarnym, pomimo że można było to zrobić. Czasami po prostu dają postaciom, które nie powinny być wulgarne, właśnie taki bardzo mocno wulgarny wyraz i czasami to nie pasuje, więc brakuje mi tutaj czasami balansu, ale na przykład w wypadku właśnie banitów to jest moim zdaniem bardzo dobre oddanie. Akurat w wypadku banitów bardzo to pasuje, niekoniecznie w wypadku innych. Znaczy banitów i morkonów, ponieważ morkoni również do tego pasują. Ale szczerze mówiąc, myślałem, że Zouza powie coś w stylu... Liczyłem bardziej na typowe pierdol się ze strony Zouzy, ale to, co powiedziała, też pasowało. Coś jeszcze miałem powiedzieć a propos... reakcji Zouzy. Nie do końca rozumiem, czemu ona uważała to za tchórzostwo, że powiedzieliśmy, że my w sumie nie mieliśmy z tym nic wspólnego, nie wiem, czy co, bo przyznaliśmy prawdę, że ej, i my w sumie to nie do końca tam pomogliśmy tym berserkom, my po prostu robiliśmy, co robiliśmy i to było jakby efektem ubocznym. Czy dlatego, bo po prostu nie utrzymaliśmy tej dominacji nad Baxterem, nie zastraszaliśmy go dalej? Ciężko mi powiedzieć. Natomiast mam wrażenie, że w tej odsłonie Zouza nas będzie mniej lubiła niż poprzedniej. Morkoni wysłali Zouzę z misją. Musi z tobą porozmawiać. Dzięki, ale umiem mówić za siebie. No dobra, Zouzo. Słucham. Czego do kurwy nędzy chcą ode mnie Morkoni? To tylko kwestia czasu, zanim wandale zrównają tę twoją dziurę z ziemią i zetrą ci z twarzy ten durny uśmieszek. Skoro tak, to po co zadajesz się z tym palantem? Niezły z was, kurwa, kabaret, wiecie? Serio mówię, w życiu się tak, kurwa, nie uśmiałem. Za taki tekst powinienem wam wypruć flaki. Ale coś wam powiem, żałosne, głupie gnidy. Chyba już wystarczająco się nacierpieliście. Lepiej trzymajcie się razem, bo w pojedynkę to na pewno długo nie pociągniecie. No ej, totalnie ci odwaliło? Nie wiem, czy zauważyliście, ale po prostu ten wyraz twarzy Baxtera, on totalnie jakby oczy po prostu wychodziły mu z orbit. Totalnie mi to nie pasuje. Totalnie, w sensie no mam ból tylko o to, że te reakcje nie są tak dobrze odegrane, jak powinny. Baxter! Ten włochaty myśliwy znowu się rzuca! Nie chce nam dostarczyć dobrego mięsa! Twierdzi, że za mało mu płacimy. Moim zdaniem powinien dostawać więcej. Możemy go też zabić i zastąpić kimś innym. Ja tam skłaniałbym się raczej ku tej drugiej opcji. Masz czelność. Ta jego zgnilizna to jakiś sabotaż na naszych organizmach. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Po pierwsze, z tą panią nie można porozmawiać. Po drugie, ona ma miecz, który mi się bardzo kojarzy
z mieczem, który jest używany, który był używany przez zwiadowców i zresztą nie tylko zwiadowców, przez generalnie całą militarną grupę w Attack on Titan. Głównie chodzi mi o rękojeść, która jest właśnie bardzo charakterystyczna. Jest wąska, prostokątna praktycznie i ma tę wąską, ale długą osłonę na tutaj przedramię na dobrą sprawę, w sensie i nadgarstek i przedramię. W ogóle to jest moim zdaniem bardzo ciekawy design i nie widziałem go w zbyt wielu mieczach. Najbardziej, jeśli chodzi o design broni białej, chyba najbardziej charakterystyczną osłoną, którą widziałem na jakąkolwiek część jakby ręki. Zobaczcie, słuchałem się w muzykę, która tutaj gra. Którą widziałem, to jest w wypadku rapiera, kiedy jest ta garda tak naprawdę na dłoń. I jak dobrze pamiętam, to ona była po to, aby nie można było komuś odciąć palców, atakując go. Tak, to był rapier. To były rapiery. Tak, jestem niemal pewien, że to były rapiery. Ale chyba nie tylko w wypadku rapierów, było kilka innych jeszcze rodzajów broni, które z tego korzystały. Dobra, tutaj był ten Banita. Trochę ciszej, spokoju. Wypadź to. Ale zobaczmy, czy możemy jeszcze pogadać dalej z Baxterem, bo nie chciałbym tego odcinka kończyć. Ciągle tu jesteś, złama się. Ciągnąc praktycznie nic. Wypierdalaj w podskokach! Zanim umrę ze śmiechu! No nie wytrzymam! Co za gość! Szczerze, trochę cringe'owe, ale gdyby aktor jakby to odegrał dobrze, tylko wiecie co jest problemem, że to co robi aktor, znowu, aktor robi, dodaje coś do postaci, robi ją... Mówię, to jest cringe'owe, dla mnie to jest troszkę przesadyzm, który tutaj został wrzucony, ale porównajcie to, co robi aktor i jego ekspresję do tego, co się dzieje na ekranie. Boli mnie to paskudnie. Dobra, nic więcej z tego na tym nie osiągniemy. Czy załza? Dupek. Powinniśmy się stąd zabierać. Dobra, nie wiem, czy to dla mnie, czy nie dla mnie, najmniejsza. No właśnie, w ogóle gość się nazywa Drab. Hej, ty! Co tam? Znam cię. Ta? Właśnie tak. Jesteś Jax, ten kutas z północy. To ty chciałeś zrobić z nas wszystkich niewolników w konwerterach. To było dawno temu, ale rzeczywiście. To ja, Jax. I co z tego? Słyszałem też, że przyzwoity z ciebie gość. Serio? Chociaż teraz, jak na ciebie patrzę... Trudno mi w to uwierzyć. Ludzie opowiadają na twój temat najróżniejsze bajki. Ciekawe, czy wiedzą, jak jest ciebie chuchro. Dobra, przejdź do rzeczy. Czego ode mnie chcesz? Nie podoba mi się twoja morda. To twój problem. Nie do końca. To ja muszę za tobą chodzić i na nią patrzeć. Szkoda mi na to czasu. Nie, żebyś miał jakiś wybór. Spierdalaj. Albo po prostu zafunduję ci bezpłatną korektę ryja. Zobaczymy, ile prawdy kryło się w tych plotkach. Ojej, super. Czy ja mogę go jakoś pokonać? Czy ja w ogóle mam z nim jakiekolwiek szanse? Chyba nie bardzo. Jak tak patrzę, to nie specjalnie mam możliwość właśnie pobicia go. Oj, nie o to mi chodziło. Walnąłem finalnie cięcia. Kurde, będę musiał się leczyć gdzieś tutaj. Szybkie leczenie miksturą. Widzę, że gość jest chyba naszym towarzyszem potencjalnym, patrząc na... Patrząc na to, jak było napisane, że on nas nie lubi i tak dalej. Ale o cholerę go się wychodzi, sędzio, w sensie... Nie lubię twojego ryja, no to... Jasne, czemu nie, pewnie. Masz problem, typie, lol. Jakby... Tak samo jeśli ktoś przyjdzie i mówi: ej, nie podoba mi się, jak wyglądasz. Masz 15 tysięcy innych osób, które nagrywają gameplaye w Polsce. Do wyboru, do koloru. Tak jak moje włosy.
Poszczęściło ci się i tyle. Na przyszłość radzę uważać, z kim zadzierasz. Nie sądziłem, że taki chuderlak zdoła się postawić. W kraterze nie ma miejsca dla takich jak ty. Spierdalaj stąd. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Jesteś takim upierdliwcem dla przyjemności? Czy coś za to dostajesz? Nieważne, czym się zajmuję. To, co robię w kraterze, to tylko mój interes. Chyba muszę jeszcze raz pogadać z twoim szefem. Jak tam wolisz, tylko zejdź mi z oczu. Typie, chcesz nas pobić, będąc w kraterze, że mówisz nam, jak my z tobą wygramy, że dla takich jak my nie ma miejsca w kraterze. Dla kogo jest miejsce w kraterze? Sorry, ale gość jest po prostu irytujący. Tobie mam podziękować za miłe powitanie? Nie kapuję, co ty pieprzysz. Ten twój osiłek strasznie się panoszy. No i? Drap nie przepada za obcymi. A szczególnie za takimi śmieciami jak ty. Mocne słowa, jak na gościa, który mieszka na śmietnisku. Hej, każdy orze jak może. Skończ pieprzyć. Drap działał na twój rozkaz, prawda? Słuchaj, spoczywają na mnie pewne obowiązki. Nie pozwolę przecież, by wałęsał się tu byle palant. Muszę się dokładnie dowiedzieć, kto mi się wpierdala na kwadra. Rozumiem. Jak? Wiesz już, co chciałeś? Całkiem dobrze ci się przyjrzałem. Szczerze mówiąc, liczyłem na więcej. Wciąż jesteś dla mnie gówno wart. Mimo to przebiegły z ciebie drań. Jeśli cię nie przypilnuję, narobisz mi kłopotów. Skoro sam się domyśliłeś, że to ja nasłałem na ciebie drapa, to trzeba skombinować mu nową fuchę. Od teraz drap nie odstąpi cię na krok. Uznaj go za swoją osobistą niańkę. Będzie ci patrzeć na ręce, w razie gdybyś coś knuł. Co do cholery? Mam łazić za tym frajerem? Hej, sam chciałeś wrócić w teren. W teren, a nie niańczyć całymi dniami jakiegoś dupka. Przestań pierdolić i do roboty. Uczepisz się jego dupy jak pierdolony rzep. Takim złamasom jak ty należy się uważnie przyglądać. Potrafi ci odstawić niezły cyrk. Ja zaś nienawidzę niespodzianek. Drap doniesie mi o wszystkim. Poinformuje mnie o każdym twoim ruchu. Jak walniesz kloca, to poznam jego kolor i pierdoloną konsystencję. Jasne. Ja mówię, to jest po prostu już takie... Żygać mi się trochę chce, bo w sensie jest to już czasami cringe'owe, jest to troszeczkę na siłę i dialogi tutaj, okej, one częściowo pasują, ale na przykład w przypadku Baxtera jest to jednak przydobrzone. Jak zostało to napisane, w sensie jak on został napisany tutaj. Troszeczkę na przesadzę. On mimo bycia tym ich księciem, znaczy księciem, no w sumie tak, no on jest teraz nowym księciem. Mimo bycia księciem, gość w porównaniu do Logana nie jest inteligentny. Gość jest po prostu gorszy niż typowy Sebix. I ja naprawdę nie żartuję, bo typowy Sebix już zaryzykuje, że ma niską inteligencję i ledwo jest w stanie się wypowiadać jakkolwiek. A Baxter... Baxter przeciąga zdania, które można było sformułować w naprawdę prosty sposób. I przeciąga je po prostu tak, jakby miał nas chcieć zastraszyć, gdzie my totalnie tego w ogóle nie czujemy. Mamy to totalnie gdzieś przed chwilą pobiliśmy jego gościa, jego ochroniarza. A ten nadal próbuje udawać, że o, jaki to ja nie jestem super mocny i o, teraz ja, to on będzie za tobą chodził i będzie patrzył jak straż. No, super, po prostu super, cudownie. Cringe, po prostu cringe. Po prostu, jeśli ktoś by się ode mnie, do mnie w ten sposób odzywał na żywo, to miałbym takie... Masz jakiś problem? W sensie... Wiem, że masz problem.
Czy możesz przejść do rzeczy? Czy możesz się ode mnie odpieprzyć, czy coś? No i cóż. Nie potrzebuję przytupaca. O to nie musisz się martwić. To mój najlepszy zabijaka. Uznaj się lepiej za szczęściarza. Gdy sprawy się zesrają, drap uratuje ci dupsko, ty niewdzięczny gnoju. Czemu miałby to w ogóle robić? Dostajesz kompleksową ochronę zupełnie za frajer, więc lepiej stul pysk i wypierdalaj. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Ja mogę go odesłać, bo przed chwilą Zoe sobie odeszła. Zamknij kurwa ryj. Nic mnie nie obchodzi, co chcesz powiedzieć. To nie działa w ten sposób. Jeśli zamierzasz włóczyć się za mną jak cień, to przecież możesz pomóc mi w walce. Może zostaniemy towarzyszami broni. Jeśli widzisz to inaczej, lepiej trzymaj się szefa. Dupek z ciebie, ale nie ja tu decyduję. Słyszałeś, co powiedział książę. Mam się za tobą wlec i tak właśnie będzie. Skoro już mnie pilnujesz, to możesz też pomóc w walce. Jaj ci nie brakuje, ale nie zamierzam cię ratować, jak zrobi się gorąco. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, a teraz słuchaj, bo to ważne. Główne miejsce spotkań moich towarzyszy jest w bastionie w Karakis. Jeśli się kiedyś rozdzielimy, ty idziesz tam. Patrzcie no, ważniak się znalazł. Lepiej się ciesz, że póki co nie przetrąciłem ci karku. Jeszcze jakieś uwagi? Tak, dobra, zrozumiałem. Nie potrzebuję cię już. Czekaj w bastionie. A teraz stul pysk i zajmij się swoimi sprawami. W pewnym sensie lubię to miasto. Tak, wiem, jest pełne śmieci i cuchnie, ale cuchnie jakby domem. Skoro tak mówisz. Mam dużą uwagę do tego, co się tutaj stało. Co to był w ogóle za dialog? Wytyfy! Co to był w ogóle za dialog? Ten dialog był tak nieposkładany do kupy. Szczególnie pod koniec, kiedy w sumie, już nie potrzebuję ci, czekaj, właśnie nie potrzebuję, on do nas dołącza. Kolejną rzeczą, która jest bez sensu, to czemu mówimy, że ma czekać na nas w bastionie? Czemu nie powiemy mu, że ma wrócić tutaj? Dla mnie on w ogóle nie powinien być w bastionie. Trzy, zobaczcie, książę mówi, że on ci uratuje dupsko, jak tam będzie, zrobi się gorąco, tak? Czemu on miałby... Jak wyglądało wcześniej? Zanim spadła kometa? Chodzi mi o cały krater. Założę się, że to było gówno. Wolisz taką ruinę? Ej, nie bądź taki. Jeśli już skończyli, to... nie ma sensu, czemu on ma iść do bastionu? Książę mówi, że nam uratuje dupę, po czym Drab mówi, że on nas nie będzie ratował, jeśli coś się zestra. I dobrze, bo on nam w ogóle nie powinien pomagać. Nie rozumiem, czemu on ma nam pomagać. On powinien się z nami włóczyć i nie powinien w ogóle nam pomagać w walce, być takim, wiecie, po prostu irytującym rzepem, rzeczywiście. A czemu on ma wracać do bastionu? Dobra. Nie... Dosłownie, niech pójdzie sobie do bastionu, mnie on w ogóle nie interesuje jako postać. A ja chciałem wrócić po... właśnie, pytanie Zouza albo Kaję. Ale moi drodzy, na tym byśmy zakończyli ten odcinek, bo póki co to jest naprawdę absolutna tragedia. W sensie, zmęczyłem się tą rozmową z księciem, z Baxterem. Mówię na jego książę, bo on jest księciem Karakis, ale... Przynajmniej nie Karakis, on jest księciem krateru, jak tam się to nazywało, nie pamiętam teraz. Ale zmęczyłem się, bo ona była... Po prostu, jeśli chodzi o poziom rozmowy, na który mój mózg musiał zejść, no to nasze rozmowy zazwyczaj wyglądają tak. To jest poziom, na który musiałem zejść, żeby zrozumieć, co mówi Baxter. Bo po prostu ilość przekleństw w jego dialogach i cringe'u troszkę mnie przewyższyła. Jak to mówią, nie zniżaj się do poziomu głupiego, bo pokonać się doświadczeniem. Ja czasami muszę. I też zaczynam nabierać w tym doświadczenie, niestety, jak widać. Ale moi drodzy, to było na razie tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zobaczymy się w kolejnym odcinku już jutro. Ja spróbuję mentalnie otrzepać się z tej rozmowy, bo po prostu, naprawdę, z całych tych dwóch rozmów, z Drabem i z księciem, można byłoby je prawdopodobnie skrócić do 3-4 zdań, mam wrażenie. I do takich bardzo krótkich.
A tymczasem żegnam się z wami, moi drodzy. Do zobaczenia, do następnego i na razie.